słychać chłopaku? Co się dzieje dzieciak? Co słychać jak leci? Ziom na twoich śmieciach? Czy przody, czy plecach? Siemano, z tej strony Dekery, witam was w kolejnym odcinku z Mechanika Maszyn Rolniczych 2015. Kontynuujemy naszą karierę, przenieśliśmy się już do nowego garażu. No, lecz nic ciekawego tam nie ma, zresztą już wam to prezentuję. O dobra, mamy zadanko, ale to zaraz zrobimy. Słuchajcie, tak prezentuje się nasz garażek. Widzieliście, albo jeszcze nie widzieliście. Jak nie, to zapraszam do poprzedniego odcinka. I tam nasz garaż był w jakiejś starej szopie. Tutaj już jest jakiś budynek wybudowany z, nie wiem, jakiegoś tam budulca. Nie, nie jest to szopa. Jest on już troszeczkę ładniejszy, choć widać, że zaniedbany. Ogólnie nic tutaj się nie zmieniło, jedynie wizualnie. Ale narzędzia są te same. Jedynie po prostu większy obszar. No i widzicie, całkiem inaczej tu wszystko wygląda. No i to tyle, jeśli chodzi o nasz garaż. Oczywiście im dalej będziemy szli, im dalej będziemy przechodzić naszą karierę, tym lepszy będzie nasz garaż. Chyba jeszcze, jak dobrze pamiętam, jest jeden stopień rozbudowania garażu. To się oczywiście robi automatycznie. My za to nic nie płacimy. No i dobra, naszego klienta traktor. No i musimy coś z nim zrobić. Okej. Dobra, wykonaj wymianę paska klinowego. Klient zgłasza pęknięty pasek alternatora. Pomóż w wymianie. No dobra, tutaj myślę, że nic ciekawego nie będzie. Silnik. Dobra, sprawdzimy sobie. O, hits. Okej. Czyli to ten. No i okej, demontujemy. Co muszę pierwszy demontować? No pasek muszę wpierw. No. Coś ta gra może nie do końca jest źle zoptymalizowana. Ale właśnie to tak nie do końca działa te najeżdżanie, ponieważ pierw trzeba najechać, potem drugi raz kliknąć, żeby coś ściągnąć lub sprawdzić. Dobra, sklep. Tutaj musimy już kupić nowy. Paski. Gdzie są paski? Paski, paski. Szukamy pasków. Pompa. Co, bo tego naprawić nie możemy. Więc szukamy paska. Aha, dobra. Źle patrzyłem. I zakładamy. Już jeśli chodzi o montaż, to jest... O, widzicie, pierw trzeba najechać, żeby to zobaczyć, że tak powiem. I drugi raz kliknąć, by można było to założyć. No i to tyle chyba. No tak. Musimy już jechać po torze testowym. Więc ta wymiana była dosyć szybka. Czyli następny ciągnik. Wymień zużyte elementy kabiny. Klient zgłasza, że kabina wymaga odświeżenia. Pomóż mu. Okej, kabina? No spoko. To ja tu nie wejdę. O, z tej strony. Kabina, okej, okay, ale nie powiedział nam, co jest do roboty, więc tak. Kierownica. Musimy wszystko sprawdzić. Kierownica do wymiany. Okej, okay, wszystko jest okej. Okej. Okay. Dobra, to już się nie wlicza do kabiny. O, przekładnia. Obydwie. A drążek. Dobrze, git. I drugi chyba tak samo. Okej, okay, więc to wszystko. Dobra, pierw zdemontujemy to wszystko. Czyli w demontażu. Ja też nic trudnego nie mam. Prosta i szybka robota. No jeszcze tylko to. I możemy iść naprawiać nasze rzeczy. Z tego co pamiętam, to można naprawić. Ze względu na... No nie wszystko można naprawić. To też jest do naprawy. To też? I... O kurde.
Oczywiście można jeszcze sprawdzać i kupować używane rzeczy zamiast naprawiać, ale to chyba nie wychodzi taniej. Oczywiście, jak już mówiłem, nie wszystko można naprawić. Bo na przykład, no, nie wiem, paska nie naprawimy, tak? Czy tam świecy. Ale większość rzeczy można naprawić. Okej, i teraz zakładamy to. Więc... No, jeszcze trzeba przykręcić. Dziwi mnie to, że tam nie trzeba było. No dobra. Powiedzmy, że tak ma być. No i jeszcze tylko gałki. Swoją drogą, że ta gałka była zepsuta? W sumie nie, to nie była zepsuta gałka, tylko zużyta. Bo on tutaj prosił o naprawienie zużytych, jak dobrze pamiętam. Wtedy gorszy kamień pomaga odświeżania, tak, czyli dobra, już nieważne. I wszystko jest ok. Te animacje są dosyć takie, może nie tyle co wkurzające, czy one są spoko, jeśli chodzi o same animacje. Lecz tak, no, co kolejne zadanie, to tak denerwuje mnie to. O, i mamy w końcu kombajn. W ostatnim odcinku jeździliśmy kombajnem, ale nie naprawialiśmy go, więc okej, dzisiaj sobie jeszcze go naprawimy, ale już nie będę wam pokazywał, jak wygląda tor testowy dla niego, ponieważ ostatnio jeździliśmy, a w następnym odcinku już spróbuję wam pokazać, nie no, na pewno wam pokażę nowy oczywiście garaż i jazdę testową ciągnika. No i oczywiście zrobimy sobie jakieś zadanie w następnym odcinku. Dobra, klient narzeka na to, że kombajn grzeje się podczas dłuższej pracy. Sprawdź przyczynę problemu. Okej, on się grzeje, tak? Ale... chodzi tu oczywiście o silnik. Dobra, pompa trysków. Nie, dobra, to może może zaczniemy od chłodnicy. O, chłodnica do wymiany. Węże, ok. Pompa wody. I pompa wody jest ok, ok. Ok, ok, ok. Dobra, więc demontujemy to. Na razie demontujemy samą chłodnicę i węże, tak? Bo też, nie, węże są ok. Czy węże nie są ok? Nie, węże są ok. Jest tylko chłodnica? Ok. Ok, ok. No i zakładamy. Nie to... w sumie można w takim. Ale to chyba nie to. O nie. Zbadaj przyczynę. Dobra, czyli to tylko wadliwa chłodnica. Jest tutaj całkiem łatwe zadanie, jeśli chodzi o kombajn, bo zazwyczaj trzeba dużo rzeczy rozbierać. No dobra, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć. I'm a Trumpster, motherfucker.